Cześć, witam was wszystkich, Richie z tej strony. Witam was w części trzeciej filmiku omawiający dalej content sezonowy sezonu drugiego. Zajebiście się to już zaczyna ciągnąć jak flaki z olejem, ale niektóre naprawdę informacje są ciekawe. I tak jak tutaj korzystając właśnie ze strony MaxRoll, jakby to przedstawili jakby oddzielnie tych nowych bossów, to też stwierdziłem, żeby to warto może to przedstawić, jakoś to może omówić. Wiadomo, każdy może sobie to poczytać i zinterpretować po swojemu. A czemuż by o tym nie nagrać jakiegoś materiału ciekawego, bądź mniej ciekawego? To już zostawiam wam, drodzy widzowie, żeby to ocenić, czy to będzie ciekawy materiał, czy nie. Co my tutaj mamy? Także mamy tych pięciu nowych bossów, nowych i starych w sumie niektórych. I tutaj mamy jako ten dodatek endgame, czyli po tym devstreamie, tak? Mamy przedstawione, czyli dodatek ma być dla graczy więcej do zrobienia na poziomach World Tier 3 i 4 i dajemy graczom bardziej wymagające walki, możliwość celowania w farmę unikatowych przedmiotów i uber unikatowych. Ja jestem ciekawy, czy faktycznie te uber unikaty będą faktycznie wylatywały, nie? I tutaj mamy przedstawione od lewej właśnie do prawej, mają to Echo Warszana i tego gościa znamy, Duriel z tyłu jest, król robaków, a bestia w lodzie, Grigori, czyli ten święty galwaniczny i jakiś tam mroczny, tutaj mamy tego Grigoria, jakaś tutaj mroczny jakiś tam mistrz, chuj wie jaki, o co tutaj chodzi, to się jeszcze dowiemy w sumie. I tutaj informacje właśnie o bossach z gry końcowej, czyli aktualizacja 5.1 pojawi się w dwóch nowych bossów endgame'owych, z którymi trzeba będzie walczyć. I tutaj mamy właśnie parę rzeczy, żebyśmy mogli tutaj zrozumieć, czyli składniki te do przywoływania są tradycyjne. To zaraz do tego przejdziemy, czyli tutaj przedmioty z tych bossów można mieć pomiędzy graczami. O, to będzie ciekawa właśnie taka dygresja, że można wymieniać między graczami te przedmioty. To będzie ciekawe, to już będzie można sobie pomagać i już to zaś znowu przyspieszy jakby ten, tą całą mechanikę gry, nie? Tego zdobywania levelów i osiągnięcia jednak tej, żeby wymaksować wszystko. Ale to tylko jeden gracz musi mieć to w drużynie, to też ciekawe. Motyw żywiołów, mówiąc o właśnie Grigori, że motywy właśnie żywiołów, czyli pewnie każdy będzie miał z tych stworów osobną jakąś tam swoją moc, którą będzie zadawał obrażenia mocy żywiołów. Wtedy mamy tutaj łupy, czyli na każdego bossa, to tak jak żeśmy wspominali, z każdego bossa będą leciały oddzielne łupy, czyli z tego będą konkretnie wylatywały takie łupy, z innego, na przykład z Uriela będą takie wylatywały, z Warszana będą takie wylatywały, z każdego będzie coś innego wylatywało te przedmioty, czy też uber uniki. Zobaczymy, czy komuś w ogóle będą te uber uniki wylatywały. To już, ja już to już omawiałem 100 razy, to jest ich i przekleństwo, i tak w zasadzie mapa dobrze rozrysowana mniej więcej. Tu jeszcze powinno być dodana czwarta zakładka, czyli meta build, który po osiągnięciu setnego poziomu robi meta build, czyli żeby wszystkich po prostu rozpieprzyć. Wchodzi, czyli Duriela, Echo Lilith właśnie, żeby typowo już taka meta końcowa gry praktycznie, że już to osiągniemy, to nie ma już na razie dalej nic do roboty, no bo nie ma nic takiego, tak jak z Diablo 3, co wspominałem w części drugiej. Jeżeli ktoś nie oglądał na tym etapie, chciałem właśnie powiedzieć, jeżeli ktoś nie oglądał części pierwszej, części drugiej, to zachęcam do obejrzenia, można sobie to przeanalizować, ja to zrobię tak jakby w jedną paczkę. Jeszcze w sumie przyszedł mi nowy pomysł, nakręcę jeszcze czwarty jakiś tam filmik, krótki filmik, no stricte krótki, bo ja to się lubię zawsze rozgadać, także nakręcę jeszcze czwarty filmik, także to będzie taka w jednej całej paczce te cztery filmiki właśnie na temat sezonu drugiego, na temat kontentu, na tej całej zawartości sezonu drugiego. Dobra, żeby nie przedłużać, i teraz szczegółowe wymagania będziemy, czyli który każdy boss wymaga odpowiednich różnych aktywności, aby rozpocząć ją na World Tierze trzecim lub czwartym, niezależnie od tego właśnie, czy będziemy robić Helltighty, czy Nightmare Dungeony, czy World Bossy. Każda część z gry jest powiązana jednym z tych nowych bossów, czyli obojętnie właśnie to, co będziemy robili, bo na każdym etapie tych aktywności, czy Helltighty, czy Nightmare Dungeon, zawsze sobie będzie wylatywało jakaś część dla danego bossa, żeby go przywołać. I dzięki właśnie, tak jak jest opisane, dzięki tym informacjom będzie określone właśnie to, co musimy zrobić, aby walczyć z każdym z nich. I tutaj mamy od razu wymagania endgame'owych bossów i poznajcie, poniżej znajdziesz wymagania dotyczące właśnie przywołania każdego bossa. I mamy pierwsze Echo Warszana, bardzo ohydny ryj i wymagany poziom światowy, poziom rangi trzeciej, wymagana aktywność, kompletne szepty umarłych i nagroda kosmetyczna, trofeum, czyli ten pręt do spawania ciała, tak to jest napisane. I aby przywołać Warszana, pokonaj groteskowych dłużników, wypełniając ponure przysługi na World Tier 3 i 4,
ma to szansę opuścić złośliwą część ciała tego warszana, kiedy oddasz 10 ponurych przysług drzewu szeptu, czyli wtedy idziemy po nagrodę ją odebrać. W wybranej kolekcji znajdzie się gwarantowana złośliwa część ciała. Dlatego to będzie, i to tak jak już wspominałem prędzej, każda aktywność będzie się zazębiała, czyli będziesz robił to, żeby zrobić tamto, żeby znowu zrobić to drugie, to żeby zrobić, osiągnąć to trzecie, to drugie trzeba będzie zrobić i trzecie wtedy, żeby osiągnąć czwarte. I tak to się będzie w kółko zazębiało. No, jest to jakaś tam taka, nie powiedział to marchewka na kiju, raczej taka zgniła kiełbasa, kurwa, na kiju, ale jest to coś, co można robić tam przez jakiś okres czasu, aż to się nie znudzi i nie wypali się. No i także dalej, także ponure tych drzewa szeptów, te przysługi do drzewa szeptów, wybranej kolekcji znajdzie się gwarantowana złośliwa część ciała. Gdy masz już odpowiednie części, możesz udać się do obszaru warszana, czyli tam, gdzie on będzie się respił, i pod tym drzewem, aby go przywołać. I w szczególności na World Tier 4, oprócz części ciała, jak go zabijemy i tej właśnie, no jak to się mówi, o tej kolekcji, kurwa, wybranej kolekcji znajdziesz gwarantowaną złośliwą część ciała. Ja dziś, kurwa, zapomniałem języka w dupie, nie? Szansę opuścić złośliwą część ciała, kiedy rodzimy przy wybranej lokacji, znajdziesz również gwarantowane złośliwe części, jak gdy masz, możesz udać się do obszaru pod drzewem, w szczególności te transmogryfikacje, o, jakby to powiedzieć, właśnie. Transmogryfikacje, kurwa, co zapisz. Dobra, i teraz pod tym drzewem, aby go przywołać, w szczególności na World Tier 4, oprócz części ciała, będziesz potrzebować również złośliwego serca. No i właśnie w tej chwili nie jest jeszcze wyjaśnione, skąd te złośliwe serca będą wylatywały. Także to po tym drugim livestreamie deweloperów się okaże, co tam trzeba będzie robić. Jak się jeszcze nie okaże, to będziemy wtedy, kurwa, nie wiem, sami kombinować w świecie gry. I tutaj teraz mamy tego Grigoria, galwanicznego świętego, też brzydki ryj, wymagany poziom World Tier 3 minimum, wymagana aktywność, czyli Helltighty. Tak jak tutaj było, to były szeptu marów, czyli trzeba było robić drzewa szeptów, robić te aktywności, to tutaj będą Helltighty i nagroda kosmetyczna, bo tutaj też była nagroda kosmetyczna właśnie. I transmogryfikację trofeum z tym prętem do spalania ciał, a tutaj będzie pancerz, tutaj będziemy, wszystkie tak się zrobi, wiadomo, tutaj pancerz na manta naszego, czyli kosmetyk na konia. I aby przywołać Grigoria, zbieraj żywą stal z torturowanych ofiar, czyli otwieranie skrzyń podczas piekielnych przepływów, i jak będziemy otwierać te skrzynie, to tam będzie właśnie ta żywa stal wylatywała właśnie podczas tych piekielnych przepływów. I gdy zbierzesz wystarczającą ilość, możesz udać się do okolic Grigoria, aby go wezwać. Następny to właśnie ta bestia w lodzie, to będą od lodów, na nasze resisty działało. Ja w lodzie, wymagany poziom świata 4, to już wyższy, tutaj macie wymagane, aktywność, ukończ lochy koszmaru, tieru 30+, czyli 30, tak, 31 trzeba będzie zrobić. Nagroda kosmetyczna, to będzie jakieś trofea, pochodnia, czaszki i upadłego rumaka. I aby przywołać bestię, zbieraj destylowany strach po ukończeniu lochu koszmaru i naszych Nightmare Dungeonów poziomu 30+. I gdy zbierzesz wystarczająco dużo, udaj się do okultysty i stwórz lodową szczelinę koszmaru, czyli sigil, czyli to będzie pieczęć do otwarcia koszmarnego lochu, tam gdzie będzie na końcu on właśnie, nie? I aktywuj go i udaj się na teren bestii, aby go zlikwidować i wtedy tam dostać jakieś części za niego. No to będzie dość ciekawe nawet. No i Duriel, wiadomo, król robaków, wymagany poziom świata 4, wymagany aktywność, czyli zbieraj komponenty pokonując echo warszana, Grigoria galwanicznego, i obydwa w World Tier 4, czyli trzeba będzie cały czas farmić warszana i Grigoria, żeby wlatywały jakieś przedmioty, żeby go przywołać, i tylko na World Tier 4. I nagroda kosmetyczna, tlący się wierzchowiec siarki. To co tam było, to tu będzie gdzieś, nie? Tutaj, aha, co za chwilę do tego przyjdziemy. To też będzie do zdobycia, aby przywołać Duriela, zbieraj jaja śluz, czyli z warszana, i odłamki agonii z Grigoria. Gdy masz już dość, możesz wezwać Duriela do walki. To jedyny szef, który może upuścić Uber Uniki. O, tak to tu jest napisane. Ciekawe, czy ta informacja się potwierdzi. To jestem ciekawy, to jest jedyny szef, który może upuścić Uber Uniki. Ale też, ja wam powiem, to jest też taka właśnie, kurwa, sztuczna marchewka na kiju, która okazuje się jednak nieprawdziwą, tylko plastikową, bo Uber Uniki, zobaczymy, czy to są cały czas te same Uberniki, czy oni pozmieniali w nich afiksy. Bo na razie do tej pory, których buildów ja używałem i moi znajomi, to wszystkie buildy były normalne z przedmiotów starożytnych, legendarnych. Żaden, no, chyba dwa, z tego co pamiętam, tak jeden unikat
dwa unikaty były potrzebne do buildu właśnie na druida, na dwa osobne buildy, no jeden chyba broń, a na drugi hełm był potrzebny, hełm unikatowy, ale nie uber unikatowy, i na czarodziejkę chyba coś też było, nie? Z tego co kojarzę, a reszta po prostu, reszta buildów takie, co były mniej więcej grywalne, to były takie meta buildy, żeby pokonać, w ogóle dojść do Echoli, to wszystkie się składały ze starożytnych legendarnych, także ten, a uber uniki zobaczymy, czy one będą tak fest grywalne, żeby wkleić je do buildów. Czas pokaże. No, także to jest ten jedyny boss, czyli Duriel. No i Mroczny Mistrz, czyli ten Lord Zir. I tutaj wymagany poziom świata 4, to już wiadomo. Wymagane zbieraj komponenty pokonując bossów świata, czyli tutaj będziemy na bossy świata latać, żeby zbierać jakieś tam części lub pełniając wydarzenia Legionu, czyli bossy świata i Legionu tylko na World Tier 4. Nagroda kosmetyczna to jest diadem starożytnych hełmu. I aby przywołać tego Lorda Zira, zbieraj wykwintną krew. Teraz to jeszcze wykwintna będzie, to jakaś kurwa szlachecka, za ukończenie wydarzeń Legionu, czyli wiadomo, czyli to i tak trzeba będzie robić bossów i wydarzenia legionowe lub pokonanie bossów właśnie, że tak gdy masz już dość, możesz go wezwać do walki. Ale jeszcze gdzie i co na razie nie jest opisane, zobaczymy, wyjdzie w praniu. I tu są właśnie te nagrody kosmetyczne, tu właśnie było odpowiednio chyba tam za Warszana, tu tam było za jakiegoś tam jeszcze to jest bossa, tutaj właśnie było ten nycący się trzonek siarkowy, czyli tutaj to mamy za Duriela i tutaj pewnie mamy za tego Lorda Zira, też po kolei tak pewnie było. To są te elementy kosmetyczne, no coś tam zawsze jest, nie? Gorące kuźnie w sezonie drugim, biorąc pod uwagę ogromną liczbę zmian w grze, możecie być pewni, a to dalej to samo, że zespół Maxroll, no dobrze, w sumie taki Maxroll jest. Dobra, to by było na tyle. I tak dość długo tu ten filmik omawiałem. Coś będzie jeszcze do omówienia ogólnie, coś by tutaj zostało. Ja jeszcze taki mały, krótki filmik nakręcę właśnie o tych. Także dobra, to jeszcze zostawię sobie ten filmik. Także to będzie tyle. Dzięki za wspólne obejrzenie. Przypominam, 17 października wchodzi drugi sezon. Zapraszam również na mojego streama, zobaczymy o co w ogóle będzie chodziło. Także standardowo daj łapkę w górę, jeżeli się filmik podobał. Zostaw jakiś komentarz od siebie. No i widzimy się na streamie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, hej, cześć.